Dlaczego dziennikarze gamingowi są tak źli w gry komputerowe? Tu już widać chyba na przebitce, co tu będzie. Chyba wszyscy widzieli ten filmik z ogrywania Cupheada. W momencie, kiedy wyszła gra i był ten filmik chyba od IGN, gdzie gościu nie mógł przejść po prostu, nie mógł przejść tutoriala. Ja ciągle mam w głowie to, co jakiś czas temu słyszałem na podcaście u Kishaka, co mówił Demonidias. Jak wychodziło Sekiro, Demonidias to był i dalej chyba jest największy twórca soulsowy w Polsce. Był na pokazie przedpremierowym Sekiro. Na tym pokazie przedpremierowym było trochę kontentu z początku gry i między innymi był ten mini-boss z samego początku gry, z tutoriala jeszcze. Jeszcze zanim się spotyka Genichiro, tego pierwszy raz, jak się go spotyka, gdzie tam musisz przegrać teoretycznie, a nawet jak wygrasz, to przegrasz. Wcześniej jest minibosik jeden, nie? I on był jedyną osobą, która zabiła tego minibossa i podchodzili do niego recenzenci, jacyś tam dziennikarze gamingowi, prosili go o zgranie tego gameplayu, żeby mogli to do siebie wrzucić, nie? On był jedyną osobą, która to zrobiła, bo on rzeczywiście był graczem Soulsów, między innymi gier, które są dość trudne, a żaden inny dziennikarz nie mógł tego zrobić. Jest taka opinia wśród graczy i ogólnie wśród wszystkich chyba, że recenzenci gamingowi niekoniecznie są dobrzy w gry. I tu wyczytałem już w pierwszym komentarzu, troszeczkę sobie scrollnąłem, coś ciekawego, czego nie byłem świadom do końca, ale... bo my mówimy o tym Cupheadzie, tu jest właśnie ta przebitka, która zaraz pewnie poleci w filmie, ale tu mamy już pierwszy komentarz, który mówi o tym, że idea tego, że dziennikarze są słabi w gry komputerowe jest dużo starsza niż Cuphead. Na przykład... gościu pamięta konkretnie Monkey Island 2, które się reklamowało Easy Modem, który skipuje połowę gry, jako dobry dla początkujących i recenzentów gier wideo w 91 roku. Więc to nie jest nic nowego, to nie jest coś, co się stało w ostatnich latach, że recenzenci gier nie bywają najlepsi w te gry. Moja teoria jest taka, że jeśli jesteś dziennikarzem, to ciężko być dziennikarzem, recenzować każdy tytuł, jaki ci się pod ręce trafi, jeśli to nie jest twój gatunek, jeśli to nie jest twoja nisza, nie? Ten przykład z Demonidiasem jest całkiem dobry, bo on jest soulsiarzem, on jest po prostu sercem w soulsach, on wiedział, czego się mniej więcej spodziewać, chociaż Sekiro jest trochę inny niż Soulsy, jak najbardziej. Ale jeśli rzucasz się, nie wiem, tu masz kurwa FIFA, tu masz Tokarev Race Driver 3, tutaj ci rzucą Sekiro, a tam jeszcze będziesz miał Twierdza Krzyżowiec. Nie da się być w każdym gatunku gier dobrym po prostu, nie? Plus, skoro nie jesteś w tym dobry, to czy masz podstawy, żeby takie gry recenzować? Być może z opinii takiego laika. Z tym, że jeśli ja szukam recenzji gry komputerowej, nie szukam recenzji laika. Chcę zobaczyć kogoś, kto się zna na danym tytule. Jeśli szukam recenzji, nie wiem, nowego Resident Evil 9, który być może kiedyś wyjdzie, to ja chcę mieć opinię kogoś, kto się zna na tych grach horrorowych. Poszedłbym na przykład do Tamae, który wiem, że napieprza w te horrory ile się da, nie? Da się, ja jestem, mam screeny na to. Więc wydaje mi się, że stąd to wszystko pochodzi. Próbuję się złapać wszystkiego, co się da, wszystkiego, co jest świeże, byleby być gdzieś tam na wierzchu ciągle, żeby moje artykuły ciągle się ukazywały, ale nie da się być najlepszym we wszystko. Nie da się po prostu, nie da się być jebanym multitoolem, takim, jak to się nazywa, scyzorykiem szwajcarskim, którym wszystko otworzysz. I trzeba być w czymś jako tako wyspecjalizowanym. I nie chodzi mi o bycie przechujem, nie? Tylko wiedzieć, gdzie są twoje granice, że... skoro nie umiem grać ścigałki, być może nie będę najnowszego Need for Speeda recenzować. Jestem w jakiejś redakcji, oddam to gościowi, który zna się na ścigałkach, nie? Bo ja powiem o wyścigówce, ja konkretnie nie znam się w chuj na wyścigówkach. Są fajne samochody, mogę zmieniać kolorki samochodów, klikam strzałkę do przodu, bo nie mam nawet kierownicy, bo nie jestem graczem wyścigówek. Klikam strzałkę do przodu, jadę do przodu, strzałkę do tyłu, jadę do tyłu. Nie chcemy tego, nie? Ale zobaczmy, co powie H2. Od H2 filmów oglądaliśmy już parę. Całkiem fajnie się go słucha i zobaczymy, co on na ten temat powie. Przykład z naszego podwórka.pl, taki Izak, jaką grę nie odpali, to tam robi rozpierdol. Ale mówisz o strzelankach konkretnie, czy każdą grę? Bo na przykład z podwórka strzelankowego ja wiem, że Shroud na przykład ma tak ze strzelankami. I on był kiedyś prosem w CS-a, a później zaczął grać w PUBG-a i teraz w sumie jakiejkolwiek strzelanki się nie ruszy. Jest tym przechujem, nie? Każda jedna, w co by nie grał, to wszędzie rozpierdala. Być może, nie wiem, ja Izaka ostatnio oglądałem pewnie jakieś 8 lat temu, więc nie potwierdzę. Izak nie umie w R6. O, widzisz. Pyk. A jak Shroud usiadł do R6, to heady sadził jak pojebane. Nie wiedział nic o mechanikach innych niż strzelanie, ale heady sadził, nie? Games journalists have a reputation for being slightly terrible at video games. It seems like it's just a fact of life by now. Every writer for every site from Kotaku to IGN just all suck at video games. But if you think about it for more than 5 seconds, that should sound a little bit weird to you. They get paid to play and talk about video games all day. So if they spend so much time playing video games and spend so much time talking about video games, then why are they so terrible at actually playing video games? Well, to talk about that, we're gonna have to go back in time a little bit, because the idea... To jest mniej więcej to, co ja powiedziałem, nie? Grają cały czas, ale grają w różne gry. To po pierwsze, nie? Druga sprawa to jest to, że nawet jak grasz dużo w jeden gatunek gry, ja mam w Soulsach pewnie łącznie parę tysięcy godzin, ale ni chuja nie zrobię żadnej gry na no-hicie na przykład, nie? Żeby ją tak cyknąć. Nie ma opcji. To, że spędzasz dużo czasu, to nie znaczy, że w danej branży, w danym gatunku jesteś najlepszy. To nie tłumaczy się jednocześnie, nie? Możesz grać całe życie w piłkę nożną, ale jeśli nie masz konkretnych treningów pod jakąś konkretną umiejętność, no to ci chuja da to granie w piłkę nożną. Pewnie będziesz lepszy od jakiegoś tam lamusa, który pierwszy raz w życiu piłkę ma pod nogami, ale niekoniecznie będziesz wiedział technicznie, co robisz źle, co robisz dobrze, nie? The idea that game journalists are just terrible at video games is sort of just taken for granted by now. It's just a fact of life at this point, but it never used to be this way. So let me take you all the way back to the prehistoric era of 2017, where all of this began, with the initial release of a now critically acclaimed indie classic. Cuphead released in 2017 and received critical acclaim instantly. Players absolutely adored Cuphead. It had these beautiful hand-drawn animations, it had a really clever and gradual difficulty curve, and it harkened back to the old SNES and Sega Genesis games that the developers grew up with. It was an instant hit, and it sold millions of copies because of it. But Cuphead, to no one's surprise, is a hard game, and it's hard by design. So when the games journalists entered the scene and came to take a look at this game, they weren't exactly impressed. The game was too hard. It wasn't accommodating enough. It looked good, but it didn't feel good. It seemed like... Czy ktoś z was przeszedł Cupheada? Albo ilu z was przeszło Cupheada? Ja nigdy, a kupiłem 2 razy. Kupiłem na PC-ta dawno temu, bo stwierdziłem, kiedyś przejdę na pewno. I zacząłem grać. Miałem chyba jakieś 3 podejścia do Cupheada na PC-cie. Nie przeszedłem. Kupiłem na Switchu, bo myślałem, jeżdżę czasem do rodziców, może na Switchu w międzyczasie, jak nie będę miał w co grać, to przejdę. I dalej nie przyszedłem. Nie, ale nie mam. Kiedyś zagram. Myślę, czy go na Switchu nie kupić, obawiam się, że moja konsolka tego nie przeżyje. No właśnie, to może być to, nie? I to nie jest kwestia tego, że jakoś bardzo źle mi szło. Szło mi, wiadomo, to jest trudna gra, nie? Więc jest trudna gra, więc masz wiele podejść, ale jeśli grałeś Soulsy wcześniej, to wiele podejść do danego bossa, do danego poziomu nie jest dla ciebie niczym nowym. Mnie po prostu jakoś ta gra nie wciągnęła. Ładna jest świetna i... Jestem mega fanem tego stylu, w jakim ona jest zrobiona i szanuję to, jak ona została zrobiona, w jaki sposób, ale coś czuję, że to nie jest dla mnie po prostu, nie? W końcu być może kiedyś się przekonam, ale myślę, że musiałbym mocno do tego... przysiąść tak na siłę trochę bardziej, nie? Na siłę. Game journalists weren't very big fans of this one new Cuphead game that the general public was completely enamored with. But they still gave Cuphead a good review score, usually an 8 or 9 out of 10. But games journalists will literally give an 8 or 9 out of 10 to basically every game ever made. But some of these reviews came with videos alongside them. And one of these infamous videos in particular was about to go completely viral. A game journalist by the name of Dean Takahashi playing the first 25 minutes of Cuphead. People watched this video and were shocked to find out that a large percentage of the video is just the tutorial for the game. Cuphead's tutorial isn't long by any means. It takes just about a minute to complete at the slowest. But our friend... To jest męczące, jak się na to patrzy po prostu, nie? Ma napisane wskocz i podczas skoku zrób dasha do przodu. Czy dla kogokolwiek, jakiegokolwiek gracza, już nie mówię o nawet recenzencie, który robi to profesjonalnie, za pieniądze, to jest jakiś nowy koncept w grach komputerowych? Czy co? Bo mi się wydaje, że to nie jest nic nowego, że jeśli on jest już na tyle stary, że jest profesjonalny w robieniu recenzji, no to chyba w latach wstecz Kiedyś side-scrollery były standardem. Nie w każdym był oczywiście dash w powietrzu albo jakiś double jump, ale w wielu były. Więc to nie jest nowy koncept w grach komputerowych, żeby kurwa nie zrobić tego w tutorialu i 25 minut siedzieć w tym miejscu, żeby przeskoczyć z jednego kurwa bloczku na drugi bloczek. Ale tak właśnie było. I ten właśnie film wywołał wtedy ogromną falę hejtu po prostu na dziennikarzy gamingowych. Tak jak widzieliśmy wcześniej w komentarzu, to nie był pierwszy, jak widać, pierwsza sytuacja, bo już w 1991 roku z tym Monkey Island już reklamowana była ta gra jako łatwa dla dziennikarzy, ale to na pewno z tych moich, że tak powiem, nowożytnych czasów jest to na pewno najbardziej głośna sytuacja przed tych paru lat. By any means. It takes just about a minute to complete at the slowest. But our friend Dean takes an excruciating minute and a half just trying to jump over this pillar. That's it. Just a single jump. The very first jump in the tutorial of the game was proving difficult for our boy Dean. A jump so simple that it's literally just there to teach you the controls. Calling it an obstacle would be an overstatement. He then finishes the tutorial another 2 minutes later. But then our protagonist Dean makes it to the first run and gun level, the first real level of the entire game. He then proceeds to spend the rest of this 26-minute and 40-second long video failing to beat this run and gun level. Over 23 minutes of dying constantly, barely even making it a quarter of the way through the level. Dying in such ridiculous ways that it can legitimately be hard to tell whether he's dying on purpose or not. And keep in mind, this video was uploaded on the 24th of August 2017, which was a fair few weeks before Cuphead would actually release to the general public, because Dean actually got early access to Cuphead by playing it at Gamescom Germany, just for his entire opinion to be formulated off of being completely incapable of jumping over a small ledge. In his defense though, he does state that he knew his footage was basically unusable after he got it, and the only reason it got uploaded to their channel, and the only reason he wrote anything about the game, is because he and his colleagues thought it would be funny. But that one mistake, that one attempt at a funny joke at his own expense, created a stereotype for his entire industry that has lasted ever since. From the internet's point of view, to jest sytuacja, kiedy jedna osoba potrafi całej branży nasrać do mordy, nie? Że on to zrobił, znaczy... Szło mu jak szło. Wiedział, że jego materiał jest po prostu bezsensowny, żeby go gdziekolwiek uploadować, ale stwierdził z kolegą ze swojej redakcji, że ej, będzie śmiesznie, jak to wrzucimy, nie? I to się tak rozrosło, że od wtedy praktycznie jeszcze głośniej, jeszcze mocniej mówi się o tym, że dziennikarze nie potrafią grać w gry. Jeszcze mocniej jest to naciskane przy każdej możliwej sytuacji. Już nie mówiąc o tym, że dziennikarzom gamingowym się w dzisiejszych czasach w ogóle nie ufa przede wszystkim bardzo często. Więc to jest druga sprawa. Szczególnie tym, którzy robią recenzje zaraz na premierę, nie? Mówiliśmy m.in. o dziennikarzach gamingowych, którym zazwyczaj można zaufać, i padł przykład Kwaza, z którym ja też się zgodziłem, że mniej więcej bardzo często moje spostrzeżenia na temat gier się z jego spostrzeżeniami pokrywają, z tym, że popatrzcie, jak Kwaz robi swoje recenzje. Kwaz nie robi ich prawie nigdy na premierę gry, prawie nigdy. Bardzo często mija tydzień, 2 tygodnie, czasem nawet miesiąc albo jeszcze więcej czasu, zanim on wrzuci film ze swoją recenzją gry. On nie ogrywa ich, że ma, nie wiem, tydzień przed premierą dostaje kod, NDA kończy się w dniu premiery i on już na dzień premiery musi mieć wysrany cały film, albo całą recenzję pisaną, żeby jak najszybciej, jak najwięcej kliknięć się z tego zrobiło, nie? Ludzie czekają na jego filmy, czasem tygodniami, czasem miesiącami, nie? Z Diabełkiem przesadził, nie pamiętam, jaka była jego recenzja Diablo, szczerze mówiąc. Tylko ja też wspomniałem między innymi na przykład o Dragon's Dogmie 2, gdzie on mocno zlekceważył te mikrotransakcje i ten aspekt recenzji mi się bardzo nie podobał i trochę stracił w moich oczach, ale no. Kwaz musi scenariusz napisać, cosplay itp., ale też nie może mu odmówić tego na przykład, że na pewno wiemy, że on w te gry dużo godzin wkłada, nie? Że to nie jest taka na odjebkę recenzja zrobiona, że byleby była, bo dzień premiery ludzie będą googlać, trzeba mieć co się, musi mieć co się klikać, nie? Więc to jest ta kwestia wiarygodności dziennikarzom, znaczy w dziennikarstwo gamingowe. No plus to właśnie, że oni często nie potrafią grać w te gry, nie? Chwytają się gatunków, których w ogóle nie powinni się chwytać. To przechodzenie tutaj tutoriala było tragiczne. Ten level run and gun to jest pierwszy level w grze. Ja być może nie przeszedłem tej gry nigdy, ale te pierwsze parę mapek oczywiście przerobiłem. Na jego, mogę powiedzieć, obronę to, że ja też nie lubię leveli run and gun, wolę te bossowe zazwyczaj, no ale run and guny warto robić dla tam pieniążków zazwyczaj, nie? Może powinien być kierunek z dziennikarstwem gamingowym, gdzie byłyby zajęcia z trenerami, jako egzamin masz no hit run. Powiem ci jeśli chodzi o dziennikarstwo, ja kiedyś byłem, jeśli chodzi o liceum, u nas był, jestem po humanie oczywiście, i był u nas profil dziennikarski, tam gdzie ja byłem. Mam doświadczenia troszeczkę z dziennikarstwem, takim normalnym, nie gamingowym, i nigdy w życiu po pierwsze nie chciałbym być dziennikarzem, po tym co tam doświadczyłem. Później na studiach byłem na filologii angielskiej, gdzie też sobie wziąłem specjalizację dziennikarską z ciekawości, zobaczyć jak to na studiach zostanie poruszone. I po pracy, współpracy, takiej darmowej oczywiście, z 3 różnymi gazetami konkretnie w województwie lubuskim, nie chciałbym być kurwa nigdy dziennikarzem. A na studiach by się ludzie chuja nauczyli, nie? To trzeba byłoby uczyć ludologii, a nie dziennikarstwa. Dziennikarstwo to nie jest coś, czego się uczysz, to powinno być dopełnienie twojej podstawowej wiedzy. Powinieneś iść na studia konkretne i później dopełnić to dziennikarstwem co najwyżej, żeby pisać o tym, na czym się znasz, na podstawie tego, czego się nauczyłeś i na jednych, i na drugich studiach. Jeśli już byśmy chcieli studia w to jakoś wkręcać, ale tak naprawdę każdy wie, że historię pisze życie, nie? Historię pisze życie. To nie jest tak, że się nauczysz zawodu z lekcji w szkole czy na studiach. Dobre pismo, dobre dziennikarstwo nie pochodzi z tego, że chodzisz na zajęcia, tylko z tego, jak oczytany jesteś, z tego, ile piszesz, z tego, ile materiału źródłowego poznajesz lub poznałeś na przestrzeni lat. To jest coś, co się buduje w człowieku, a niekoniecznie w szkole na papierze, nie? Też trochę liznąłem, prowadziłem gazetkę klasową w podstawówce. No, ja pisałem dla gazet takich normalnych, które wychodziły, 2 w Nowej Soli i 1 w Zielonej Górze. No i nie mam dobrych doświadczeń z cenzurą przede wszystkim, ze zmienianiem moich wypowiedzi, etc., etc. No nie ten, może kiedyś o tym jeszcze pogadamy. Dziennikarstwo nic nie daje, jak masz o czymś mówić, dziennikarstwo pomoże ci w tym. No właśnie, musisz znać temat, a później nauczysz się o nim mówić, nie? Powiedzmy, znasz się na grach, naucz się o nich mówić. I to jest najważniejsze, nie? Samo dziennikarstwo to jest gówno, tak naprawdę. Jeśli umiesz pisać, ale kurwa na niczym się nie znasz, to o czym będziesz pisać? O dziennikarstwie? Jak być dziennikarzem? No to się trochę mija z celem, nie? Z tego, ile przemyślałeś materiału, robiąc kupę w domowym kibelku. Można też tak, można też tak. Więc dobra, dalej, bo trochę zboczyliśmy z tego tematu. Czemu są dziennikarze słabi w gry, nie? He wasn't just uploading a bad gameplay video of Cuphead. He was a living example of just how out of touch game journalists are and how excruciatingly terrible at their jobs they are. Completely by accident, Dean had created a stereotype. And as much as I hate to be on the side of the hate mob on the internet, it's kind of hard to blame people for arriving at the conclusions that they arrived at after watching this video. This is a person who is paid to play and talk about video games every day of the week. They are technically a professional video game player, and yet they can barely walk in a straight line in a 2D platformer. Yet this person's opinion pieces regularly appear at the top of well-respected game journalist outlets. Why should this person's opinion be more valuable than anyone else's when they can barely even beat the games they play? So a lot of people thought that this video was eye-opening. Every time a reviewer reviews one of your favorite games and gives it a bad score, maybe this is the sort of performance that they were giving when they tried to play it. Maybe every video game reviewer is just terrible at video games and that's why their opinions seem so out of touch. Maybe the entire industry is just a complete lie. And once this video had opened people's eyes to what a game journalist can really look like, suddenly people started to do some digging, looking to other websites and other reviewers with completely fresh eyes. And they found... Nie wiem, kiedy on się trzyma z tym swoim zdaniem, ale najbardziej mi tu zaszło w pamięć to, co powiedział przed chwilą oczywiście, że być może cały ten biznes, cały ten game journalizm jest kłamstwem. Jest kłamstwem. Bardzo często ludzie mają takie coś, że nagle jest taki strzał świadomości, nie? Także, o kurwa, to wszystko tak wygląda? Tak jak, nie wiem, jesteś powiedzmy młodym dzieciakiem. Ja tak miałem przynajmniej. Byłem młodym dzieciakiem, myślałem sobie, że w wieku 30 lat wszyscy są już poukładani, mają swoje domy, rodziny, wszystko w ich życiu jest świetne, wiedzą jak sobie ze wszystkim poradzić. I w pewnym momencie jak dorastasz, masz takie uświadomienie sobie, że nie, ten człowiek, który ma tutaj 30 lat, tak jak ja teraz, ponad 30 lat już, jest tak samo zagubiony w tym świecie jak wszyscy inni. I czy oglądasz opinię o grze gościa, któremu za to płacą codziennie, który gra profesjonalnie, tak jak powiedział tutaj H2, można powiedzieć, że grają profesjonalnie, no bo za to im płacą. Dla mnie to jest definicja profesjonalizmu. Czy jesteś w tym dobry, czy jesteś w tym słaby, nieistotne. Jeśli płacą ci zrobienie czegoś, robisz to zawodowo. Robisz to dla pieniędzy, z tego żyjesz, nie? I jeśli słuchamy tych ludzi, którzy właśnie wszystkiego się ruszają, czego być może nie powinni, to czy na pewno robimy dobrze? Czy to jest właśnie ten nagle moment uświadomienia sobie, że równie dobrze mogę słuchać randomowego gościa, który napisze recenzję na Steamie, bo on być może zna się, nie wiem, czytam opinię o... Jaka tam gra wyszła niedawno z Souls-like'ów. Czytam opinię o Lies of P i gościu mi w pierwszym zdaniu pisze, że ograł wszystkie Soulsy wzdłuż i wszerz, zrobił 34 no-hity i 82 no-death rany w Bloodborne na BL4. Prędzej jemu zaufam niż gościowi, który zrobił recenzję gdzieś tam w internecie. Na stronie IGN-u to jest akurat VentureBeat, a nie IGN. Ja myślałem, że to jest IGN, ten recenzent. Ale to jest to. Czy ten cały biznes związany z dziennikarstwem gamingowym i być może szerzej, może z całym dziennikarstwem, jest po prostu wydmuszką, która jest jakąś karykaturą, którą my czasem uważamy za coś poważnego, a niekoniecznie takie jest. Jak to jest być skrybą? Dobrze? Wyobrażam sobie recenzję, gra jest czarno-biała, po tym jest ściana z napisem Dashu, tak. Ale to byłoby obiektywne, nie? I jest takie coś. Czytałem twoją reckę? Nie czytałem. Found a lot of the same stuff. Games journalists just being terrible at video games. New Super Mario Bros. Wii is a tough game. Old school tough. I actually found one example myself while researching this video, although this one's from after all this fiasco actually happened. Just listen to this GameSpot journalist describing SpongeBob Battle for Bikini Bottom as difficult. All you need to do is stand on a button, and that button opens a gate for you to bowl a bubble into so you can progress. The only problem is that during SpongeBob's wind-up animation for bowling, he walks forward. That means you fall off of the button, which closes the gate and prevents you from bowling the bubble where you intended, when you intended. This is the sort of... To brzmi jak recenzja dla pięciolatka, nie? O nie, moja postać jak ładuje atak, to idzie do przodu. I jak chcę puścić atak, żeby kliknąć przycisk, to zejdzie akurat z przycisku, który otwiera bramę. O nie, być może kurwa... Zacznij robić animację 2 kroki przed przyciskiem i wtedy będzie idealnie. Ja wiem, że logiczne myślenie nie jest specjalnością wielu ludzi, ale robiąc recenzję dla graczy, którą zobaczy jakiś gracz, no kurwa, spodziewasz się, że kto tą recenzję zobaczy? Mama tego Maciusia 5-letniego, któremu chce tą grę kupić? Czy ktoś zainteresowany grą? Być może mama. Być może mama powie, kurwa, mój Maciuś tego nie wymyśli, nie? Że trzeba 2 kroki wcześniej. To jest Generation Alpha, on tam z Kibidiris robi z chłopakami w toalecie. W szkole? On jest za głupi na takie gry, nie? Musimy mu kupić coś innego. Barricade that is enough to completely stump a game journalist, apparently, with him even describing this sort of thing in the game as Sisyphean, which I think might be a bit of a stretch when talking about a remaster of a game for children, to be honest. But personally, I think we might be being a little bit too harsh on the game journalists here. Because yeah, you're right. Some of them really are just terrible at video games. There's no doubt about that. But this issue gets made even worse by the industry itself and how that industry operates. Because being a game journalist is more than just playing games and talking about them. There is a massive amount of pressure on you as a game reviewer. Everyone is racing to have their article be the first review at the top of Metacritic the moment the game comes out. So your website will get the promotion that it so desperately needs to survive. So all these... I o tym właśnie mówiłem. O tych recenzentach, którzy muszą jak najszybciej przejść grę, napisać szybko recenzję, jak tylko zejdzie NDA-ka, wypuścić ją w świat, żeby się to kurwa klikało po prostu. Napisałem, niekoniecznie grę przeszedłem, pograłem, być może ludzie uwierzą, nie? I idzie taka recenzja w świat. Nie jest to przemyślane, nie? To jest złe. To jest coś, co gryzie całe social media, takie mam wrażenie. I YouTube'a, i zwykłe newsy. Ostatnia sytuacja ze Stanowskim, to jest to samo, nie? Sonoga dostał ten filmik, puścił go w neta jako pewne dane, nie zweryfikował nic, ludzie uwierzyli jako pewne dane, nie zweryfikowali nic. Dopiero po chwili niektórzy zaczęli się orientować, że ej, coś jest nie tak, nie? No i na następny dzień dowiedzieliśmy się, że to jest wielki, jeden jebany troll. Nie czekamy, puszczamy wszystko od razu, nie weryfikujemy. Mówiłem, jeśli widzicie coś w necie, zawsze w to wątpcie, nie? Jakąś tam miejcie w sobie cząstkę w głowie, że no być może, kurwa, coś tu jest nie tak, nie? Być może coś tu jest nie tak. Po tym recenzja D4, gdzie większość nie liznęła endgame'u. Prawda, no, prawda. To Blizzard to świetnie zrobił, nie? W sensie dla nich świetnie. Gdzie dali ludziom do ogrania ten early game bardzo często. W tej becie tak było, nie? Że miałeś chyba do 20 levela, czy jakoś tak, granie. I ja po tym 20 levelu miałem takie, ej, fajne, nie? Ale pamiętacie, co było wcześniej z Diablo 3? Jak była premiera Diablo 3, jak było demo przed premierą Diablo 3, demo Diablo 3 wyglądało tak, że miałeś kawałek pierwszego aktu do zabicia Leoryka. I to przejście do zabicia Leoryka było świetne. Tak samo jak mi się dość podobało to demo, ta beta Diablo 4. Było przyjemnie. Czuć było fajniejszy klimat jakiś tam, że zabijasz jakichś wielkich króla szkieletów w Diablo 3, fajne i tak dalej. Masz nowe postacie, dziwnie, że są jakieś ograniczone ilości umiejętności, ale na to przymknijmy oko, bla bla bla, a później i jedna gra i druga gra dość mocno sflopowała, nie? I obie były latami, znaczy no, Diablo 3 było latami łatane, naprawiane, przepraszam, monsterek się odbija, łatane, naprawiane, aż w końcu wyszło Diablo 4 i z Diablo 4 robi się teraz Diablo 3,5. To jest tylko cyferka Diablo 4, nie? Diablo 4 w tym momencie jest takie, jak było Diablo 3, czyli z sezonu na sezon podnosimy cyferki, aktualny sezon. Ja zacząłem grać z ciekawości, bo każdy sezon próbuję zobaczyć, co się dzieje z tymi zmianami i mam wrażenie, że moje cyferki z sezonu na sezon, jeśli chodzi o mój damage, są wyższe. Są wyższe. Jak 3 sezony temu czułem, że miałem mało damage'u. 3 sezony temu wszedł ten Duriel, Uber Duriel, chyba tak. I 3 sezony temu miałem problem, żeby go wysolować ze zrobionym buildem na około 90 levelu. Nawet wyżej czasem solo. W zeszłym sezonie już na 90 go zrobiłem. W tym sezonie na 80 levelu barbem zrobiłem go tak o. I w przyszłym sezonie pewnie na 70 levelu go zrobię. Bo będzie coraz więcej cyferek. Będzie, co się nazywa, power creep. Power creep się wkradł do Diablo 3 i to samo się będzie działo z Diablo 4 prawdopodobnie. Czy to dobrze, czy to źle? Każdy sam sobie musi odpowiedzieć, jeśli jest zainteresowany tematem. Ale no. Ale miałem gadać o dziennikarzach, a nie o Diablo 4. Czy podnoszą tylko damage gracza, czy HP mobów się skaluje do tego? Zależy. Uber bossy, tak jak Uber Duriel na przykład, ma zawsze 100 level, nie? Zawsze ma 100 level, zawsze ma tyle samo HP. Reszta świata open world'a przede wszystkim się skaluje. Journalists get their review copies a week early, maybe 2 weeks if they're lucky, and they have to play the game, formulate an opinion, write an article, and ship it all within the space of a week. And this is just not enough time to formulate a well-thought-out opinion on anything, let alone a game that can be 20 or more hours long just to even finish. Take a game like Elden Ring, for example. If you've played Elden Ring, you'll know that it's a pretty hard game. So when you're a new player, you'll play it for a bit and maybe you'll get to the first boss, Margit, and he'll just completely beat your ass over and over again. And you're like, oh my god, this game's so crushingly impossible. Oh my god, how does anyone beat this game? What in the fuck? This is the best game ever. I love Elden Ring. This game's amazing. Your first impression of a game in this short amount of time will not necessarily be enough to formulate a well-thought-out opinion on that game. Even in just a week or so of playtime, your opinion on a game can change dramatically, and you can't even complete most games in a week. Hence why so many IGN articles are written by people who just straight up admit that they didn't even finish the game they're talking about. And as much as this guy really does just suck at Cuphead, nobody's good at a game instantly. Getting good at a game takes time. I mean, I don't ever recall being this bad at a game, but like, you still get my point, right? Getting good at a game takes some time to do, and it's time that these reviewers just don't have. They're not necessarily trying to make their review as accurate as possible. They're just in the rat race trying to get their review out as soon as they possibly can. And it's not necessarily because they don't care about video games. It's because if they don't enter the rat race, they lose their jobs. So the games journalist is forced to play a new game every week, never getting to truly give any one game the attention it deserves. And it's especially punishing to games with steep learning curves, or games that are just hard by design, or games that reward you for paying good attention to the environment. Which is why Rain World, a game that is a complete masterpiece that is beloved by many, is completely chastised by game journalists and has terrible review scores on all the usual suspect websites. It's not that the game's bad, and it's not that that particular reviewer wouldn't have liked the game if they spent more time on it. It's just that the game doesn't mesh well with the way game journalists have to work. All of the beauty of this game takes time to uncover, and it's just time that the game journalist doesn't have to spend on a small indie title that they'll never think about again. But despite this lack of time, the article that the journalist writes stays on the internet forever. No matter how fast it was written, no matter how ill-informed it is, and no matter how much the writer's opinion might have changed since they wrote the article. When a regular player plays a game, and their opinion grows and changes over time, their uninformed day one opinion doesn't stick around to haunt them because they're not writing public articles about it that can be found on Google for the rest of time. So with all that being said, let's go back and answer our initial question. Wydaje mi się, że on już odpowiedział i powiedział to samo, co ja powiedziałem na samym początku, nie? Ludzie, którzy robią dziennikarstwo, uprawiają dziennikarstwo gamingowe, jakiekolwiek dziennikarstwo tak naprawdę, jeśli twoje dziennikarstwo polega na tworzeniu newsów, na streszczaniu nowości, czy to, nie wiem, ze świata, czy to właśnie z gier komputerowych, wychodzi nowa gra, masz mało czasu, ogrywasz ją na szybko piszesz artykuł, teoretycznie być może nawet więcej czasu spędzisz nad artykułem albo filmem na YouTube'a, przepraszam, aniżeli na graniu, bo musisz to jak najszybciej zrobić. To nie jest tak, że dziennikarze dostają miesiąc właśnie przed premierą grę, tylko zazwyczaj jest to około tygodnia, czasem nawet mniej, więc czasu na napisanie takiej recenzji jest mało. Teraz jesteśmy w momencie takim, jeśli oglądamy na streamie, to na żywo, ale jeśli ktoś ogląda to teraz na YouTubie, dzisiaj jest 12 sierpnia, dzisiaj wiemy, dowiedzieliśmy się, że na przykład wczoraj, czyli 11, dostali dziennikarze gamingowi kody do Wukonga, a NDA schodzi 16. Mają 5 dni na skończenie gry i zrecenzowanie jej. No i czekamy na informacje. Zobaczymy, co z tą grą będzie. Być może na YouTube ten film się pewnie pojawi trochę później, więc już jest być może po premierze i już wy wiecie tam na YouTubach, jak to wygląda, ale my jeszcze nie wiemy. Ale 5 dni to nie jest czas na zrecenzowanie, szczególnie gry, która teoretycznie nie jest Souls-like'iem, ale gry, która ma jakiś tam learning curve. Nie jest to, z tego co rozumiem, gra, która będzie mocno nam rezonować, jeśli chodzi o poziom trudności, który znamy z Souls-like'ów, czy to od From Softu, czy to innych, ale oczekujemy, że będzie to fajny po prostu slasher z elementami Souls-like'a, nie? I być może będzie trudny, i być może, zakładając, że te gry być może czasem trwają po 40 godzin plus minus, nie mówiąc o grach From Softu, o Elden Ringu na przykład, no to możemy mieć niekoniecznie rzetelne recenzje, nie? W tego 16 sierpnia, więc trzeba na nie przymknąć oko i poczekać, aż gra wyjdzie 4 dni później. W motoryzacji czy sporcie są dziennikarze, którzy specjalizują się w swojej dziedzinie, w grach tak samo powinno być. Tak, dokładnie tak właśnie o tym mówię, nie? Że nie możesz skakać po tytułach, po różnych gatunkach. Chyba że z jakiegoś powodu, z jakimś sposobem jesteś mistrzem w nie wszystkie i naprawdę potrafisz do każdego gatunku podejść tak samo obiektywnie, zobaczyć wszystkie plusy i minusy tego, czego fani danego gatunku szukają zawsze w tych grach, nie? Ja nie mógłbym recenzować FIFA, nie mógłbym Need for Speed'a recenzować, ale Souls-like'a bym liznął i bym wiedział, co jest dobre, co jest złe. Może FPS-a jakiegoś też, chociaż tutaj dużo mniej. RPG to jest... kocham po prostu, nie? Grałem wiele. Coś bym mógł o tym powiedzieć. Nie jestem dziennikarzem i nigdy się w to nie chciałem bawić, jeśli chodzi o gamingowe dziennikarstwo, ale specjalizacje są ważne. Żeby wiedzieć, gdzie jesteś dobry, gdzie jesteś słaby i nie pchać się wszędzie tylko po to, żeby się klikało. Z tym, że no właśnie, jak jesteś dziennikarzem, robisz to dla pieniędzy, robisz to dla kliknięć, gdzie jest ta granica twoja, kiedy stwierdzasz, że no dobra, albo się będzie klikało, bo zrobiłem to na szybko, na odpierdol, albo nie będę miał co jeść i będę musiał zrezygnować z tej pracy i szukać roboty, kurwa, w fabryce na przykład, nie? Ilu dziennikarzy, ilu recenzentów zniknęłoby całkowicie z gamingu, gdyby wybrali tą drugą stronę, że chcą być albo rzetelni, albo w ogóle. Ile dziennikarzy by zniknęło, jak dużo mniej by się pojawiało recenzji nagle gier komputerowych, nie? Masa by zniknęła, bo zostaliby tylko pasjonaci, którzy rzeczywiście albo mają specjalizację, że tak powiem, mają specjalizację w jakimś gatunku, albo kilku gatunkach, które naprawdę dobrze znają, które przeruchali, kurwa, od 10 lat grają w te gry, wiedzą z czym to się je, wiedzą czego ludzie szukają w tych grach, albo mają już tak dobrą sytuację finansową, że nie boli ich to, że ich recenzja będzie musiała poczekać 3-4 tygodnie bo dopiero wtedy ograją daną grę, nie? I nie muszą się co tydzień na nową grę przenosić, bo co chwilę jest nowa premiera, trzeba coś nowego pisać w inny gatunek, tylko przysiąść, pograć, zobaczyć, z czym to się je, pomyśleć. Liczę na ludzi z pasją, a nie na ludzi z wazeliną, no właśnie. Plus, no właśnie, to jest też wazelina, nie? Wazelinowanie się do deweloperów, do wydawców, podlizywanie się, wydawanie recenzji pozytywnych, mimo że gra, powiedzmy, jest co najwyżej średnia, tylko po to, żeby w przyszłości też dostać kodzik przed premierą, żeby móc kolejną wazelinową recenzję napisać, nie? Jak długo to może trwać? I stąd się wzięła ta cała nieufność nasza, graczy, do dziennikarzy. Amen. Zobaczmy, jak on to podsumuje. Why are games journalists so bad at video games? Well, the real answer is that, aside from a few outliers, they probably aren't. They just appear to be much worse because their industry incentivizes fast and poorly thought out opinion pieces that serve no other purpose other than to show up at the top of Metacritic. And as for Dean Takahashi, he's still writing articles for VentureBeat about video games, and people to this day are still lambasting him for being terrible at video games, because I guess some things will just never change. Thanks for watching. Odsyłam wam linka standardowo. H2 robi świetne materiały. Uwielbiam gościa. Bardzo często to, co on mówi w swoich materiałach, się pokrywa z tym, co ja myślę, więc mam taki confirmation bias, jak jego filmy lecą, więc polecam też dać suba, bo nie oglądamy wszystkich filmów jego, także jak ktoś chce takie materiały od niego, to kliknąć lajka, kliknąć suba, ale tak. No ten gamingowe dziennikarstwo jest straszne, nie? Nie bez powodu, ja mówię to, co zawsze mówię, jak wychodzi jakaś nowa gra, NDA-ka na recenzję chodzi tego dnia, ale premiera jest x dni później. Musimy poczekać, nie wierzmy na słowo dziennikarzom, nie róbmy preorderów, chociaż ja na przykład pewnie Wukonga i tak zrobię preorder, tak czuję, tylko że ja czuję się trochę w innej pozycji, bo ja chcę po prostu pokazać na streamie. Ja jestem w tym pędzie znowu, nie? Jestem w tym pędzie, który chce pokazać grę jak najszybciej, w momencie, kiedy też inni ją pokazują. Chcę w nią zagrać na moim streamie ASAP, jak tylko się pojawi, nie? Więc, ale ja nie wydaję opinii. Ja mogę powiedzieć, czy mi się podoba i zawsze jak ktoś mnie pyta, Paweł, Remczak, jaką ocenę dałbyś tej grze? Od czasów Lordsów, czyli od prawie roku. Nie mówię ocen żadnych. Nie daję cyfrowych ocen. Mogę zrobić tier listę bossów w Souls-like'u, ale nie oceniam żadnej gry od 1 do 10, od 1 do 5. Czy tam jakimikolwiek innymi ocenami. Ja mówię tylko moje własne odczucia, nie? Bo wiem, że nie jestem wykwalifikowany do tego, żeby robić recenzję. I się wydało wszystko tylko, żeby wyświetlenia się zgadzały. Plus, minus. Plus jestem nahypowany, jak świnia na Wukonga na przykład, nie? To też się zgadza jak najbardziej. Ale to jest druga sprawa, nie? Niekoniecznie ta dziennikarska, tylko FOMO graczy. Samo FOMO graczy. Hypowanie danego produktu przed premierą to jest coś, na co się łapią nie recenzenci, tylko gracze sami w sobie, nie? Na ile oceniasz DS2 w skali 2137? 2137,2. 2137,2, na pewno. Drugie Dark Souls 2 najlepsze. Drugie Dark Souls 2 najlepsze.